Siemaneczko, witam Was na moim Easy Vlogu. Dzisiaj lecę na koncert Maty. Będę tam w strefie CCC i Sprandi. Zabawiał ludzi. No i co? Będzie dużo się działo, na pewno będzie zajebisty koncert, więc zabieram Wam ze sobą. Coś tutaj pokażę, jak to było i tak dalej. Dla tych, którzy nie będą mogli trafić na koncert, no to kurwa będzie jakaś tam zabawa, nie? Razem ze mną. Lecimy dalej. Podjechałem pod inne wejście, okazało się, że jakieś 1,5 km trzeba tutaj zapierdalać do właściwego wejścia, no więc jest śmiesznie, no ale zapierdalam. Ogólnie jestem już tutaj na miejscu, 1,5 godziny zajęło mi dojście tutaj, ale już jestem tutaj, jest wszystko spoko, jest zajebiście. Zaraz Wam pokażę strefę CCC i Sprandi, obczajcie sobie jakie tam ciekawostki są, co tam można było porobić. No i później lecimy na koncercik. Dobra, obczajmy tutaj strefę Sprandi. Ogólnie spoko to wygląda, tutaj możecie picie sobie wziąć. No, tutaj zajebisty samochodzik. Siema. Cześć. Później podbiję, jak już tutaj wszystko porobię. Zajebisty samochodzik. Tam możecie sobie buciki kustomizować. Body painting. Dziarki naklejane, co prawda, ale też spoko. No i woda. Właśnie się uda tutaj. Też tutaj zajebiście wszystko wygląda. No i mamy taki ekranik. Zaraz pójdziemy do strefy, gdzie można skustomizować ciuszki. Let's go! Siema! Co tam słychać? Miło Cię poznać w końcu na żywo. Bardzo miło. Mi również. Tkałem Bagiego, już są fani. Robią sobie foteczki. No. Tutaj zaraz się udam. Zajebisty samochodzik. Tam są jakieś customy ubrań, więc trzeba to sprawdzić. Naprawdę spoko to jest zorganizowane. Fuj, dużo atrakcji. Spoko się tutaj spędza czas. Zajebista furka. Mega dobra. Mega się jara. A wszystko, co miało być tutaj ogarnięte w CCC, jest ogarnięte. Możemy iść na koncert i się bawić. Spróbuję coś nagrać, pokazać. No i zapraszam ze sobą. Yo! Że stare baby na Powiślu nie mogą zasnąć. Ej, śpiewam teraz o Warszawa. Jebane młotki, zostawcie nasze składki. My to tylko pijemy to piwo i palimy larki na sarki. Żebyliśmy trochę głośni. Na 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 na. I teraz my! Jebane młotki, zostawcie nasze składki. My to tylko pijemy to piwo i palimy larki na sarki. Zabyliśmy trochę głośni. Na 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 na. Azyma, sport, palam pizzy, zwoma, zarzuca mają zupa. Będzie mam siniaki, chociaż stawki to nie fight club. Już do mnie zdejmij maski, no bo nie lubisz jak bajka. Codziennie mam sylwester jak Stallone. One nagrywają sex tape. Niebieska tabletka i panada. Tylko niebieska tabletka i panada. Ej, ej. Jak się czujecie, że ma? Brakuje ci ciepła, więc będzie trzeba dosypać trochę węgla. Zawsze tak czule się, że masz z nami. Zawsze tak czule się, że i dusisz mnie perfumami. Słuchajmy, bez plata. Czule się, że masz jakby na wszelki wypadek. Dlaczego miłość to choro metabolia odwrotna? Dlaczego twoje ciało się suknie? Wojna było cudne jak kotel. Dlaczego tak pomalutku to sobie sprząta? Zaprosimy ją po śniadanie w Polsacie. Zrobili wszystko, batu, wszystko macie. Przecież i tak nie skuracie. Czeka pod szkołą, no ostatni dzwonek. Z kamerą i mikrofonem. Pytają o nas i o to, co kandujemy na Instagramie. Potem szybki wyraz i tym reaktorem. Z czasunkiem własne emocje sprawienia. Jak ktoś protokoje, nie czuję się dobrze. Ja pierdolę! Który był tylko
symbole na bluzę musiałem założyć. I każdy normalny to w sumie zrozumiał. Gdyby nie to, co to robisz, to są mi wiek skustowane bakcje od demoralizacji i dzieci rodzina. Ja tylko mówię, jak żyją, to wymówił jest, jak mają to robić. Nie wiem, o co chodzi, to polski mi wchodzi do głowy. Nie wiem, o co chodzi. Co chodzę, to mogę mnie jak i mówić. Mój żoną się zna swoim synem, wiem, co ty pierdolisz. Moim rodzicom to zrobiłbyś mi jako rodzic. Słucha tego, że co mi Robert ma chłop. Dawajcie, dawajcie, Warszawa! Tak jest, coraz bliżej, coraz bliżej. Czekajcie na sygnał. Wszyscy kombał, 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 k
Słuchajcie, jest godzina 3 w nocy, właśnie montuję vlog z koncertu, tak żeby wyszedł w sobotę, znaczy w niedzielę. No, czyli teraz jak oglądacie, to już wyszedł. Chciałbym powiedzieć, jak swoje odczucia na temat tego koncertu. Jeżeli chodzi o jakby organizację, mogłaby być troszkę lepsza, ale poza tym jest to absolutny rozpierdol. Po prostu. Naprawdę. Nie pamiętam, kiedy się tak bawiłem. Na pewno się tak bawiłem, ale dawno temu. Natomiast chciałem tutaj podziękować Przykosie, że mnie wkręcił pod scenę. W sensie wkręcił, po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć na trybunach, tylko pójdziemy tam dalej. No i on jest dobry w tym, żeby się przebijać, więc wylądowaliśmy pod sceną. Dzięki tobie miałem zajebiste wrażenia. No i powiem wam, że jak moim zdaniem było w chuj ludzi, bo pogo, jak widzieliście, było tam dosyć grubo, ale no wrażenia są niezapomniane. Polecam w chuj, Mata, jesteś zajebisty. No, mega szanuję za to wszystko. No a wy zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia, no i widzimy się przy jakimś tam następnym vlogu. Yo.